Dziś, kochani, zabieram was do szwedzkiego Cambridge. Uppsala jest też domem bezcennych rękopisów zrabowanych z Polski między innymi. Tu botanika została uporządkowana przez Lineusza i tu znajduje się największa w całej Skandynawii gotycka katedra naszpikowana polskimi akcentami. Będąc w Sztokholmie, warto zajrzeć i tu. Zapraszam do dawnej stolicy Szwecji. Uppsala położona jest nieopodal Sztokholmu. Wygodny dojazd pendeltogiem zajmuje 35 minut. Miasteczko jest siedzibą znanego w całej Europie uniwersytetu i miejscem rodzinnym cenionego reżysera Ingmara Bergmana oraz upsalskiego geniusza, sławnego biologa Karola Lineusza. To popularne wśród studentów z całego świata miasto jest porównywalne do angielskiego Cambridge. Pierwsze kroki kieruję do ogrodu botanicznego. Botaniska Trogarden. Żeby was nie zanudzać, odwiedzimy tylko szklarnie tropikalne, gdzie znajdziemy m.in. wielką kolekcję orchidei i ciekawy pawilon lasu deszczowego. Ogród botaniczny jest jedną z największych atrakcji miasta, otwartą dla zwiedzających przez cały rok. Wraz ze zmieniającymi się porami roku zmieniają się także kolory ogrodu, dlatego warto wybrać się tu o różnych porach. Na miejscu można podziwiać barokowy ogród, 200-letnią oranżerię, tropikalną szklarnię, rośliny alpejskie, systematyczny ogród oraz ogród kuchenny. Stoję, kochani, pod dziwidłem. Drodzy, witam was z tropikalnego lasu deszczowego. I kilka przykładów kwitnących teraz orchidei. Jest tu też nieduży staw z olbrzymimi liliami królowej Wiktorii. Przekroczymy tylko ulicę i znajdziemy się na terenie Lineanum. Domyślam się, że wielu z was temat może nie interesować, więc tylko spacer wokół budynków i udam się do kolejnego punktu zwiedzania. Opuszczam teren Linnemuseet i już widzicie kolejny punkt, który chcę wam pokazać. Zaleta małych miast, że wszędzie blisko. Uppsala slot to zamek wzniesiony w XVI wieku na polecenie Karola Gustawa I Wazy. Olbrzymia budowla mieści się na terenie pięknego parku. Sam zamek szału nie robi, niczym poza rozmiarami. Podczas wizyty na zamku warto odwiedzić jedno z trzech znajdujących się tutaj muzeów. Dziś zamek jest siedzibą Muzeum Sztuki. Czy warto tam zajrzeć? A do obowiązkowych punktów zwiedzania należy spacer po dachu zamku, gdzie można podziwiać zapierające dech w piersi widoki. Ja jednak sobie odpuszczę, pozostawiając wam miłą niespodziankę na miejscu. Z samego wzgórza widoki też są zacne. Zamek. Moim skromnym zdaniem to jest 3 na 5.
Zmierzając w kierunku katedry, trafiam na jedną z wielu studenckich imprez. Po drodze jest niewielki, ale bardzo klimatyczny, kamienno-ceglany, gotycki kościół Świętej Trójcy, poprzednik katedry na wzgórzu Dom Beriet. Warto tu zajrzeć chociażby ze względu na malowidła naścienne z różnych okresów, w tym średniowieczne, autorstwa Alberta Pictora. Katedra w Uppsali to największa budowla sakralna w całej Skandynawii. Posiada najwyższą wieżę kościelną w Szwecji o wysokości 118,7 metra. Jest w trzeciej dziesiątce najwyższych kościołów świata i stanowi podręcznikowy przykład architektury gotyckiej. Zwiedzanie katedry jest darmowe i jest otwarte dla zwiedzających. Na spokojne zwiedzanie wnętrza warto zarezerwować sobie co najmniej pół godziny. Można też odwiedzić skarbiec znajdujący się w północnej wieży kościoła. Znajdziemy tam również fanty zrabowane w Polsce. Znajdujemy się, moi drodzy, w największej sakralnej budowli w całej Skandynawii. Jest tutaj sporo polskich akcentów, między innymi dwa dzwony skradzione z Polski. Jeden z nich jest największym dzwonem w Skandynawii. Którego brzmienia mogliście posłuchać wcześniej? Organy z 1710 roku, będące największymi organami w Szwecji z tego okresu. Budowa świątyni rozpoczęta została w 1260 roku i ciągnęła się przez blisko dwa kolejne stulecia. Znajduje się tutaj również sarkofag szwedzkiej królowej polskiego pochodzenia Katarzyny Jagiellonki, pierwszej żony Jana III Wazy, budowniczego tego
paskudnego zamku w Uppsali. Barokowa ambona konserwowana w 1710 roku. Ponad południowym portalem znajduje się największy witraż Szwecji, okno syna, ze szwedzkiego Sonens Fönster, o powierzchni 119 metrów kwadratowych. Zmartwychwstania. Pascha. Których kościoły znajdziemy w pierwszej stolicy Szwecji, Sigtunie. Erik, król wikingów. Boczne wejście do katedry. Do końca XIX wieku z północnej wieży obserwował miasto strażnik. Jego zadaniem było uderzanie w dzwony w przypadku pożaru miasta oraz dawanie sygnału rogiem na każdą pełną godzinę. Oczywiście, jak przy większości kościołów na zachodzie, czy w Włoszech, tutaj w Szwecji również, możemy się napić kawki i spotkać, porozmawiać ze znajomymi. Dawniej pracowały tu młyny, a teraz znajduje się Muzeum Uplandzkie. Akademik Farn powstał w XIII wieku. Ta żeliwna studzienka z fantazyjnym zwieńczeniem i koroną królewską na szczycie to legendarne źródło świętego Eryka, które według legendy wytrysło w miejscu, gdzie król został zamordowany. Według jednej z bardziej makabrycznych wersji legendy w to miejsce potoczyła się ścięta głowa nieszczęśnika, a krew zmieniła się w wodę. W samej Uppsali znajduje się dużo więcej polskich skarbów, m.in. rękopis dzieła Mikołaja Kopernika o ogrodach sfer niebieskich, który też ukradł Szwedzi. Początki Uppsali sięgają zamierzchłych czasów średniowiecznych, kiedy to znajdowała się tu osada wikingów. Z tamtego okresu zachowały się w pobliżu miasta Gamla Uppsala liczne kopce, które były grobowcami ówczesnych władców. Pod koniec XIII wieku w Uppsali założone zostało arcybiskupstwo. Wtedy też rozpoczęta została budowa katedry, która w późniejszych wiekach stanowiła miejsce koronacji i spoczynku królów szwedzkich. Te mosty i płynąca woda robi niesamowity klimat, trochę jak Amsterdam, a rowery dopełniają tylko wrażenie. Obecnie Uppsala to czwarte co do wielkości miasto w Szwecji i zarazem popularny ośrodek turystyczny i uniwersytecki.
Miasto nadal uważane jest za historyczne i naukowe serce kraju. A teraz pora na spacer po samym mieście. Powoli zrobiło się już popołudnie i pora najwyższa coś zjeść. To jedno z miejsc gatunku dobrze, dużo i tanio. I nie jest to żadna współpraca, żeby nie było. Naprawdę warto. W 1477 roku w mieście założono uniwersytet, który był jedną z pierwszych tego typu placówek w Skandynawii. To właśnie na nim studiowały później takie wybitne postacie nauki, jak m.in. szwedzki przyrodnik Karol Linneusz czy twórca skali temperatur Anders Celsius. W Uppsali znajduje się m.in. pierwsze norymberskie wydanie dzieła Mikołaja Kopernika o obrotach ciał niebieskich z 1543 roku. Ale o tym mówiłem już w jednym z poprzednich odcinków. Karolina Rediviva to biblioteka uniwersytecka. Znajduje się w niej wiele polskich księgozbiorów zagrabionych na terenie Polski w czasach najazdów szwedzkich. Nie pokazałem wam statutu łaskiego, więc nadrabiam teraz. Gustawianum to najstarszy zachowany do dziś budynek uniwersytecki. I tu kończy się dzisiejsze zwiedzanie, a ja zbliżam się już do stacji. Dziękuję za wspólny czas, mam nadzieję, że zaciekawiłem Was tym miastem. Przypominam też o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.